Główne obchody z udziałem najwyższych władz odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Znajduje się tam grób nieznanego żołnierza. Jest to symboliczny grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Cześć, co słychać? Dawno cię nie widziałam. Powiedz, co tam w szkole? Co się stało? A, rozumiem. Szkoła to słabe oceny, a to oznacza kłopoty. I stąd ta mina. Przecież już niedługo 11 listopada, dzień wolny od pracy. To raczej jest zagospodarowanie niż odzyskanie. Przecież niedługo kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Właśnie chciałem zauważyć, że kolejna rocznica tego wydarzenia to kolejna data w historii do napisania. Ty się nie rozglądaj, tylko skup i posłuchaj, jaka droga wiedła Polaków do wolności. Jak to pole odcięto ziemię naszych pradziadów, a braci naszych do innych państw przyłączono. Straszne to rzeczy się dzieją. Boże, miej nasz kraj i nas samych swej opiece. Gazety, gazety, kupujcie ludzie gazety! Najświeższe wiadomości prosto z Petersburga. Podpisanie drugiej konwencji rozbiorowej. Gazety, gazety, najnowsze wiadomości. Polska coraz mniejsza, wykradziono znów nasze cenne Rusy i Austrię. Zwiększyły się uciski i represje na ludność polską, która znalazła się pod zaborami. Podpisali porozumienie dotyczące podziału naszych ziem. Polska jako odrębne państwo zniknęła z mapy Europy. Był to smutny czas w historii naszej ojczyzny. Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi. Guten Morgen, Abweiche, Lernen, we are the Legion Indoor. Es gibt mein polnische Sprache in der Schule. Nie, proszę pana, nie będę modlić się po niemiecku. Zeig, Julie, du musst machen, wenn nicht. Proszę nie straszyć mnie, bicie. Nie zmusi mnie pan. Halt die Knappe, jetzt du. Nie, nie powiem pacierza po niemiecku. Lauf, ale lauf. Polskiej mowy uczyć będziemy. Będziemy krzewić polską kulturę i naukę.
Zaszczepimy w umysłach naszych dzieci miłość do polskiej kochanki. Będziemy wspierać naród polski w walce z zaborcą. Będziemy pielęgnować kulturę i mowę polską. Przysięgam. Na obcych wojsk nie zapomnimy, że nadal jesteśmy Polakami. Do końca swych dni szukać będziemy przywódcy, by poprowadzić nas do walki o Polskę. Przysięgamy, że do ostatniej kropli krwi walczyć będziemy o ojczyznę. Utworzył legiony polskie we Włoszech.
wieś, ulica, dom, podwórko. Zastanówmy się nad odpowiedzią na te pytania.